W dniu publikacji będę w tym miejscu, czyli w środku prawdziwego Lego House. Teraz jestem na parkingu i ogólnie w całym Billund jest tak, że takie kierunkowskazy w ogóle są do tego Lego House, także to jest naprawdę bardzo fajne, bo gdziekolwiek nie jesteśmy, wiemy gdzie tak naprawdę tego Lego House'a się udać. Tamtą stronę każą nam podążać, dosłownie kilka metrów dalej jest kolejny, no i obok dosłownie jest taka tutaj tablica informacyjna, krótka, pewnie po duńsku, a nie, nawet po angielsku jest, zobaczcie, w różnych językach. Gdzie tutaj można do Lego House'a dotrzeć. Naprawdę super zabieg. Lecimy! Właśnie samolot wystartował z lotniska Billund, no bo to jest naprawdę do niego blisko. W końcu to nawet własność Lego. Tutaj w środku domu Ole Kirk Christiansena mamy maszynę, która produkuje drewniane zabawki jeszcze, także naprawdę cofamy się dosłownie o 90 lat wstecz. Tutaj jeszcze przed całym domem mamy informację, że tutaj właśnie żył Ole Kirk Christiansen ze swoją rodziną, gdzie założył firmę Lego w 1932 roku. Tutaj mamy wejście, 1924 rok, w którym pewnie dom powstał i takie dwa strażniki w postaci lwów. A obok samego domu mamy taką tutaj właśnie wystudowany budynek z szybami w motywie Lego. Zobaczcie sami, jak to się fajnie prezentuje. Lekko odeszliśmy od tego budynku i zobaczcie sami. Obracamy się i tu już widnieje Lego House. Naprawdę tutaj dystanse pomiędzy tymi takimi kultowymi budynkami to jest dosłownie nic. Jakieś 100 metrów pomiędzy dosłownie domem a tym Lego House, który tak naprawdę mieści się na placu Ole Kirka. Także to jest naprawdę też super easter egg. To są te klocki 2x4. Także wchodzimy do środka. Sesja przy klockach zrobiona i teraz podążamy tutaj na górę. Można sobie po schodkach normalnie wejść. Jeszcze nie wiem, czy na samą górę, ale wydaje mi się, że taka będzie możliwość. Normalnie tutaj zobaczcie, wszystko w stylu klockowym. Tu akurat mamy żółtą strefę pod nami zapewne. I można sobie tutaj wszędzie normalnie wejść. Także to jest naprawdę moim zdaniem niesamowite przeżycie. Możecie sobie normalnie wejść na budowlę, która wygląda jakby była zbudowana z klocków Lego. I tutaj jest balkon i możecie sobie Billund z takiej wysokości podziwiać. To jest naprawdę niesamowite. Tam na przykład macie flagę Danii, tamten dom Ole Kirk Christiansena, ten domek ze studami, no i tam chociażby widać Lego Campus. Także to naprawdę zachwyca z każdą sekundą, jaką tutaj jestem. Tutaj tak to wygląda z góry, tam są te klocki, słuchajcie. I tutaj właśnie zweryfikowałem, że tam są takie trzy szyby i pod spodem dosłownie jedna, której nie ma z żółtej strefy, tylko jest Lego Store. I tutaj mamy dosłownie obok taką alejkę ze schodami. Mamy tutaj nadal żółtą strefę, jak widać, jakiś balon, słuchajcie, jakieś fajne tutaj źdźbła, nie wiadomo, czy zboża, czy coś w tym stylu, jakieś strachy na wróble. Tu jeszcze wyżej, słuchajcie, tak to się wszystko prezentuje. Tu za widoków za ciekawych nie ma, ale pewnie tutaj będzie kontynuacja dalej. I tak pewnie będziemy do samej góry zmierzać, także to na pewno super. No i tak jak tu mówiłem, są takie przeszklenia trochę przerażające, bo to naprawdę jest wysoko. Tutaj mamy już zieloną strefę ewidentnie.
No i co? Wchodzimy za chwilę do góry i wam zaraz to pokażę jeszcze z lepszej perspektywy. Tutaj naprzeciwko jakieś właśnie huśdaweczki, to jest też na pewno fajny motyw, chociaż wolałbym jako dorosły fan Lego użyć coś bardziej klockowego. Tutaj kolejny most wiary. No i wejście na samą górę. Tutaj się już robi biało, słuchajcie, więc pewnie na samej górze uświadczymy już tego wielkiego klocka 2x4, który jest na samej szczycie budowli. Uwaga, uwaga. No słuchajcie, pusty plac, chciałem powiedzieć pełny, ale aż się zdziwiłem, że jest pusto. Logo Lego naprawdę ogromne. Tam jest niesamowita przestrzeń, aż się boję na to stąpać. Mamy 8 studów i pod spodem, z tego co zauważyłem, mieści się wystawa A-folii z całego świata. Tego pewnie nie będzie widać z takiej perspektywy, ale naprawdę można tutaj sobie chodzić dookoła powierzchni tak naprawdę i oglądać bilund z każdej ze stron. Ta część, tak jak już mówiłem, z doświadczenia nie jest zbyt ciekawa, także lepiej się tutaj przejdę na prawo. Tu wszystko widzimy od góry, nawet ten taki balon, który jest z jednej strony opuszczone powietrze. Tego nawet nie wiedziałem, słuchajcie. No i to na pewno zasługuje na uwagę. Tutaj mamy, oprócz rekina, mamy też wgląd na cały LEGO Campus, gdzie powstają najnowsze zestawy LEGO. I wygląda to naprawdę niesamowicie z tej perspektywy. Tam chyba jest w ogóle wieża Legoland. To by nawet się zgadzało. No dobra, nie przedłużam, lecimy dalej ze zwiedzaniem. Tutaj mamy jeszcze ośmiornicę i łódź podwodną. No i tam jeszcze jakieś też rury, słuchajcie, to jest naprawdę, powiem wam szczerze, że myślałem, że zwiedziłem wszystko, ale jednak ile tutaj by nie chodzić po tym dachu, to chyba można jakąś jedną właśnie sekcję opuścić przypadkowo, także tak to wygląda od góry. I teraz zmierzamy, wydaje mi się, że już do środka budynku. Słuchajcie, 10 sierpnia, godzina 9:26 i jeszcze tutaj w Lego House, pomiędzy jednymi schodami a drugimi, tak tutaj właśnie od wejścia, mamy tutaj jakieś właśnie pokoje, nie wiem, czy to są pokoje projektowe jakieś, naprawdę to fajnie tutaj wygląda, zobaczcie sami. Mamy tu jakieś obrazy, coś takiego. Podążam właśnie do samego wejścia. Już jakaś mała kolejka jest, także ustawiam się i zaraz wchodzimy do środka. Tutaj mamy pierwsze wejście i motyw na 90-lecie, taki właśnie fajny. Także już nie mogę doczekać, aż wejdę do środka dzisiaj. Byłem wczoraj, ale nic na 90-lecie, słuchajcie, nie widziałem takiego mocno tutaj specjalnego. Tutaj właśnie nas pan wpuścił już. Oho, i tutaj zobaczcie to. To jest świetne. That beste R.I.K. for God. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, ale to znaczy tylko najlepsze jest wystarczająco dobre. I zobaczcie sami. Przechodzimy tak i mamy tutaj założycieli firmy LEGO. To jest po prostu dla mnie coś nieprawdopodobnego. Pokażę, jak to jest zbudowane. To jest naprawdę bardzo prosta technika, ale fajna. Są to serki 1:1, zobaczcie. No w sumie serki zawsze są 1:1. No i są poukładane w taki oto sposób, że jak patrzymy z tej strony, to widzimy twarze, a jak patrzymy z tej strony, to widzimy napis. Także to naprawdę jest super i mi się to naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba. Tutaj też mamy ten torcik. Cały zbudowany z Lego, jakieś wiatraki, figurki, maszyny, statki. Nawet mamy Castle i Space. Zobaczcie, to naprawdę pięknie wygląda. Mamy też te żołnierzyki, jakieś samochody i briki 2x4 na samej górze. Tu jeszcze mamy balony i 90 lat zabawy, oczywiście po duńsku. Tutaj mamy Gottfreda. Dalej mamy też tutaj właśnie Ole Kirk Christiansena, zobaczcie sami. Teraz w ogóle zauważyłem, bo wczoraj tego nie zauważyłem, masakra. Tutaj w ogóle stoi drzewo kreatywności. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Ale to, co nas interesuje najbardziej, czyli maszyna. Zobaczcie, tutaj wszystkie klocki spadają po tej taśmie. Tutaj sobie będą wjeżdżały. Tutaj znowu będą jechały dalej, aż tutaj będą pakowane w tym miejscu i te paczki jadą tam, aż do tamtego kontenerka, w którym sobie możemy to odebrać i mamy tak. Zobaczcie, tutaj mamy całą ściankę dosłownie w motywie Lego House. Kaczki, Lego House sam, książeczki, breloczki. Tak, jakby kogoś interesowało, jakie dokładnie, to mamy taki.
taki z nadrukiem Lego House, taki właśnie mały chłopczyk, dziewczynka i tak to się prezentuje. Tutaj mamy też magnesy, no i też biurko Dagnyholm, no i sama maszyna. Też tutaj na wystawce bardzo mi się podoba ta kaczka z tym pędzelkiem. To jest coś superowego. Wczoraj sobie już po tym Lego sklepie chodziłem, no ale tutaj powiem wam tak szczerze, że oprócz tej ścianki nie ma nic aż tak bardzo interesującego. Tu oczywiście jest też stanowisko Minifigure Factory, z którego na pewno sobie skorzystam, to jesteście, możecie być pewni. Tutaj się właśnie drukują figurki Lego. Z Build a Minifigure wczoraj widziałem coś ciekawego, ale tak może mniej chaotycznie. Tutaj tak, 800 koron mozaika, z tego raczej nie skorzystam, ale na pewno fajna opcja. Zwykłe zestawy w sumie tutaj też są. No i na pewno spodobały mi się nakrycia głowy w Build a Minifigure. Zobaczcie sami. Mamy na przykład takie właśnie tutaj sombrero. Też widziałem wczoraj pióropusz. O, na przykład taki kwiatek. To na pewno zasługuje na uwagę moim zdaniem. Możecie sobie luknąć tutaj bądź tutaj. No, może nie ma aż takiego mocnego szału, ale na pewno niektóre nakrycia głowy są moim zdaniem osobistym warte tutaj uwagi. Akcesoria niestety takie bym powiedział dosyć zwykłe. Nawet nie ma żadnych zwierzątek ani nic w tym stylu. Też fajne te mozaiki, zobaczcie. Ja to wam zrobię na przebitkach pewnie, ale tutaj teraz też, o, zobaczcie, logo Lego. 1934 rok aż do dzisiaj, czyli 1998, aż do teraz tak naprawdę. Mamy też tutaj właśnie Star Wars, ale to mówię, to jest coś takiego jak mamy w większości Lego Store'ów, także tutaj wam pokażę to tak pośpiesznie. Jeszcze wam pokażę Pick-a-Brick, zamek normalnie dostępny od ręki za 3100 koron, także trochę więcej niż w Polsce wychodzi. Titanic, na przykład to jest spoko. O, tego wczoraj nie było, dali tile 1x2, to na pewno ciekawe. Cegiełki są szare. Tutaj też takie łuki, ale jakichś fajerwerków mega na pewno nie ma. Na przykład porównując ściankę w Polsce, a w tutaj. Na pewno te kwiatki są fajne, bo ich dawno nie widziałem. One są fajne, ale nie wiem, czy będę tutaj kubeczek brał, bo mówię, jakoś tak, nie jestem do tego przekonany. Na pewno sobie wybiorę coś z tej ścianki, słuchajcie, ale to jeszcze efekt zobaczycie oczywiście pewnie na oddzielnym filmie, gdzie jest hol zakupowy. Także ja idę robić dla was przebitki i oczywiście dalszą część materiału. To jeszcze pominąłem taką książkę za 250 koron. Kilka zdjęć. Tutaj był gdzieś Bjarke Ingels, słuchajcie. O, właśnie, to jest projektant całego Lego House. No i takie właśnie ciekawostki, także to na pewno dosyć spoko, moim zdaniem. Właśnie jestem po stworzeniu pierwszej figurki, słuchajcie, tutaj się drukuje. No i Brickowski zawitał nawet na tablicy głównej w Lego Store, w Lego House. Naprawdę to super wygląda, bo jesteśmy przekonani, że nasza figurka już w tym momencie się drukuje. I tutaj na prawo w ogóle są wykonane figurki, także to też jest fajne, teraz dopiero to zauważyłem, a te są w trakcie przygotowania. Okej, no i pierwsze wrażenia za mną. Teraz zrobię drugą figurkę z takim napisem Bilund 2022. Ogólnie jakby was pytali tutaj o imię, czyli właśnie co nadrukować na tym klocku tak naprawdę, czyli to sobie akceptuję w tym momencie i tutaj przychodzi nam do terminala w tworzeniu. I teraz tak, mamy specjalne nadruki na 90-lecie. Tutaj jest, że new i też unikalne lokalizacyjne, zarówno takie nakładki, jak i tutaj w dekoracjach lokalizacyjne naklejki, na przykład tutaj właśnie, że wszystko to co najlepsze jest wystarczająco dobre, kaczka, drzewo, naprawdę fajne, oczywiście takie też, które są dostępne wszędzie, no i takie kalendarzowe, czyli coś związanego z Wielkanocą, czyli trochę zamierzchłe w sumie, no ale na pewno sobie skorzystam jeszcze z tego i pewnie z tych lokalizacyjnych, także za chwilę będzie już rezultat stworzonej figurki. Po paru minutach mój design jest skończony, naprawdę mi się podoba i zaraz idę go odebrać razem z
pierwszym, który już zaprojektowałem. Zaraz wam to wszystko tutaj pokażę.